Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę. Odezwał się do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca, ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we mnie, on sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję. Owszem, i większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. Wiara w Jezusa nie wyklucza wiary w jednego Boga Izraelitów. Wręcz przeciwnie, każdy dobrze uformowany Izraelita jest w stanie przyjąć dobrą nowinę i uznać w Jezusie zapowiadanego przez proroków Mesjasza i Syna Bożego. Tajemnica tkwi w jedności tak ścisłej, że niewyobrażalnej dla ludzkiego intelektu. Trzy osoby, a mimo to jeden Bóg. To nie sprzeczność, ale prawda wiary, którą człowiek będzie w stanie pojąć być może dopiero wówczas, kiedy staniemy z Bogiem twarzą w twarz. Bóg, w którego wierzą chrześcijanie, a który objawił się nam w Jezusie Chrystusie, jest miłością, a miłość jest zawsze otwarta na innych, a nie zamknięta we własnej ekskluzywności. Dlatego właśnie Jezus mówi, że idzie do Ojca przygotować nam mieszkanie. Bóg w swoim królewskim pałacu przygotował dla nas komnaty. Przygotowane czekają na nasze przybycie. Droga jest jedna. Ja jestem drogą i prawdą i życiem, mówi Jezus. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Drogą jest Jezus, a drogowskazem Jego słowa zapisane w Piśmie Świętym. Kto wiernie trzyma się nauczania Jezusa, nigdy nie pobłądzi, ale bezpiecznie dotrze do celu swej podróży, do Królestwa Bożego.